I prosimy o przedstawienie się i zadanie pytania. Nazywam się Jurgarda Kiwic. Chciałabym panią burmistrz zapytać, co proponuje pani mieszkańcom miasta Kuźnia Raciborska za 4 lata, jak będzie wyglądało nasze miasto? Czy będzie tak samo zarośnięte jak dzisiaj? Czy będzie nieuporządkowane? Bo to się pięknie chwali, że pani wyremontowała szkoły, że przedtem były brudne, że przedtem były zaniedbane. Ja mieszkam 22 lata w domu. Ja mam nowy dach, nowe okna, nowe łazienki, bo materiały, jakie były 22 lata temu, nie przystają do materiałów, jakie są w dniu dzisiejszym. Dlatego łatwo krytykować, a chwalić się tym. Za 20 lat, za 10 lat będziemy mieć inne materiały, inne technologie i następca za panią powie, że zostawiła pani brudne, zaniedbane. Dziękuję bardzo. Czyli pytanie tylko do pani Edyty Serafin o to, jak będzie wyglądała gmina za 4 lata. Znaczy ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, brudne i zaniedbane to jest zupełnie coś innego niż w stanie technicznym, który nie przystaje do dzisiejszych czasów. O brudzie nigdy nie można było mówić w placówkach naszych oświatowych, bo po prostu go nie było. Można być czystym, myjąc się mydłem jeleń, i można być czystym, myjąc się wyrafinowanymi środkami czystości. Także nie mylmy tych pojęć. Natomiast proszę państwa, w sposób systematyczny remonty trzeba wykonywać i każdy z nas dobrze wie, że jeżeli przez ileś lat nie będzie pewnych działań prowadził, no to potem czeka go kapitalny remont. Ale ja myślę, że to akurat nie mowa o tym. Ja myślę, proszę państwa, bo tak podobnie jak i pani Jurgarda Kiwic, mieszkamy w tym samym miejscu przez ponad 50 lat i możemy obserwować, jak Kuźnia się zmienia i jak ona wygląda. Na pewno nie przekształci się po 4 latach Kuźnia Raciborska w miasto kompletnie inne niż jest dzisiaj. Ono ma swój charakter małego miasteczka, miasteczka, w którym jest ulokowany przemysł z tradycjami, który przypuszczam, biorąc pod uwagę także trendy, jakie występują na rynkach, tam gdzie jest zbyt tych produktów, które produkowane są w naszych zakładach pracy, że utrzyma się już i ustabilizuje się produkcja i zatrudnienie. W momencie, kiedy będziemy mieli ustabilizowaną sytuację demograficzną, bo ona także już nabiera jakiegoś takiego kształtu powtarzalności, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, o ukształtowanie placówek, które są zobowiązane do wychowywania i dokształcenia. Ja bym chciała, żeby po 4 latach kolejnych sprawowania władzy razem oczywiście z państwem, żeby nasze miasteczko miało na dobrym poziomie opiekę i edukację nad dziećmi. Żeby miało dostęp do podstawowych, normalnych zdobyczy cywilizacyjnych. Oczywiście ja nie mówię o prądzie i o wodzie, bo to jest rzecz oczywista, ale żeby nam się do przodu posunęła kanalizacja w naszym miasteczku i żeby wciąż nowe obejmować ulice właśnie z kanalizowaniem. Chciałabym bardzo, żeby była na miarę naszych tutaj ambicji także i sensowna sieć placówek handlowych i usługowych. Żebyśmy nie musieli jeździć do miast ościennych po to, żeby skorzystać z tego, co większe miasto daje w zakresie dostępu do tańszego produktu. Chciałabym także, żeby to miasto, a już w tym kierunku działania idą, także było miastem czystszym. I między innymi temu zadaniu służyło wzbogacanie dodatkowy, nowy sprzęt naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mamy już początki dobrze rozpoczętych działań w tym kierunku. I kolejny temat, o którym szczególnie myślę i który chciałabym bardzo, żeby był zrealizowany. Żeby w sposób na jak najlepszym poziomie była realizowana opieka medyczna nad naszymi mieszkańcami oraz wsparcie dla osób starszych. Staraniem tej kadencji doprowadziliśmy do tego, że mamy w Rudach i w Kuźni Raciborskiej placówki bardzo dobrze funkcjonujące, dostosowane do obecnie obowiązujących już przepisów i norm, które w 2012 roku staną się obowiązujące. Mamy jeszcze
potrzebę doprowadzenia do odpowiednich standardów ośrodka zdrowia w Turzu i mam nadzieję, że to się stanie w tym najbliższym okresie, w przyszłej kadencji. I w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mielibyśmy naprawdę na dobrym poziomie obsługę, także w zakresie możliwości diagnostycznej tym sprzętem, jaki można mieć w takiej miejscowości. Dlatego, że spółka, która tą opiekę medyczną realizuje, inwestuje w dostęp do nowoczesnych metod badania. Także będę starała się, aby cały czas były realizowane programy zdrowotne. One zostały, proszę Państwa, wprowadzone w minionej kadencji. My także dopłacamy do działalności Caritas Diecezji Gliwickiej w zakresie rehabilitacji ruchowej, która tam jest świadczona, i ten kierunek chciałabym utrzymać i rozwinąć go, aby nasi mieszkańcy, którzy mają potrzebę korzystania z rehabilitacji ruchowej, nie musieli jeździć do Raciborza na te podstawowe zabiegi, tylko żeby one się tutaj odbywały na terenie Kuźni Raciborskiej. Oraz żeby była, tak jak przed chwileczką wspomniałam, także opieka nad osobami, które tej opieki potrzebują, starszymi. Dzisiaj to zadanie jest realizowane poprzez opiekunki środowiskowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast społeczeństwo nam się starzeje, ale także standardy troski o człowieka starszego są już inne niż to było kiedyś. I ci ludzie bardzo często wymagają wsparcia, szczególnie na naszym terenie, który charakteryzuje się tym, że w latach 80. przeżył dość silną migrację ludności i wiele naszych mieszkańców, dzisiaj już ludzi w starszym wieku, funkcjonuje samotnie i korzysta tylko ze wsparcia sąsiadów, czasami dalszej rodziny, dlatego że nie ma swoich bliskich na miejscu tutaj. I ten system wsparcia i pomocy trzeba zorganizować. Będziemy starali się to robić i środkami własnymi, ale także korzystając ze środków zewnętrznych, pamiętając również o tym, że to jest taki segment działalności w samorządzie, który także stanowi dodatkowe miejsca pracy, bo to trzeba tą opiekę realizować poprzez zatrudnianie osób. I chciałabym bardzo, aby w tych kierunkach rozwój gminy poszedł. I to byłyby takie podstawowe, jak gdyby, segmenty działania. Pan Witold Cęcek. Panią puścimy zaraz po tym, jak pan Witold Cęcek. Ja jestem zmuszony, proszę Państwa, uzupełnić, bo w obiekcie, w którym siedzimy, zaraz po objęciu urzędowania w Urzędzie Miasta, ten obiekt był niedopuszczony ze względów przeciwpożarowych do użytku. Został wstrzymane wszelkie imprezy tutaj. Proszę Państwa, był przeprowadzony kapitalny remont tego obiektu. Jak widzicie Państwo, to jest już 15 lat i wymaga remontu. W związku z tym nic nadzwyczajnego tutaj się nie dzieje. Czas najwyższy zabrać się za remont i jest to normalne, że po tylu latach potrzeba. Wymieniona została również kotłownia na olejową, bardzo nowoczesną w tym czasie, jak również na zapleczu, proszę Państwa, tejże za sceną stoi obiekt, który został wybudowany bardzo szybko, ośrodek zdrowia. To dzięki temu dzisiaj mamy tak nowoczesną służbę zdrowia. Nie dzięki temu, że było to gdzieś w namiocie czy gdziekolwiek. Proszę Państwa, tak się to dzieje. Jak również sanitariaty, prysznice, wszystkie w szkole nowej zostały doprowadzone do takiego stanu, żeby można było rozegrać mistrzostwa Polski w zapasach, proszę Państwa. Także nic nadzwyczajnego. Były mistrzostwa, było doprowadzone, był remont kapitalny przeprowadzony, ale to już jest 15 lat od tamtego czasu. W związku z tym nie ma się czym tutaj chwalić, należy realizować. No nie będziemy się chwalić, że malowaliśmy rynny na Urzędzie Miasta, bo taki też punkt jest. Proszę Państwa, myślę, że to są bieżące i nie chodziło tutaj pani Fibic o czystość w szkołach, bo taka jest, będzie i musi pozostać. Chodziło generalnie o czystość miasta. Tak to zrozumiałem i o to chyba chodziło pani Fibic.